Dzień dobry, witam Państwa w komentarzach Liberté. Nazywam się Leszek Jerzdzewski. Chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać o sankcjach, które są nakładane na Rosję i ich skuteczność. Sankcje są narzędziem, które chętnie jest wprowadzane przez Kongres amerykański, niechętnie przez kraje europejskie, ale jakby sankcje były i są narzędziem polityki międzynarodowej. Jednak jak pokazują dane, te sankcje bardzo rzadko kiedy przynoszą efekty polityczne, czyli zmiany zachowania, takie jakie są intencją tych, którzy je wprowadzają. Sankcje generalnie, jeśli są skuteczne, to wobec krajów relatywnie niedużych, dość odizolowanych, no i w przypadku, kiedy można liczyć na bardzo szeroką solidarność wszystkich krajów zainteresowanych, a nie tylko krajów demokratycznych czy krajów zachodnich. Przypadek Rosji no nie spełnia tych wymogów, przynajmniej tego typu sankcje, takie ograniczone, jakie są wprowadzane teraz, mogą być co najwyżej takim wystrzałem w powietrze, który ma być takim wystrzałem ostrzegawczym, który być może miałby dać Putinowi do myślenia, no ale na pewno nie wpłynie znacząco ani na gospodarkę rosyjską, ani na postawy jej klasy politycznej. Natomiast jest inny aspekt sankcji, o którym się mało rzadko mówi, a to jest aspekt, który polega na tym, że sankcje mogą służyć przecięciu skorumpowanych więzów, które pętają nas, czyli społeczeństwa zachodnie. Ponieważ nie tylko nie trzeba sięgać aż do Gazpromu, żeby zobaczyć i kanclerza byłego Schrödera, żeby zobaczyć, jak wiele tych relacji pomiędzy Rosją, która korumpuje zachodnie elity, a krajami Zachodu występuje. I gdyby Zachód pozwalał na tego typu działania, na tak daleko idącą ingerencję, także w swoje sprawy wewnętrzne, myślę tutaj o pożyczkach udzielanych Frontowi Narodowemu Marine Le Pen przez rosyjskie czy powiązane z Rosją banki, nie mówiąc już o takich bezpośrednich ingerencjach w wybory w Stanach Zjednoczonych, no, a oprócz tego o bardzo dużych sumach, przynajmniej to są jakieś tam 2 miliony dolarów, które zostały przeznaczone na partię konserwatywną Wielkiej Brytanii, teraz się o tym dzisiaj mówi w Wielkiej Brytanii. Dlaczego te sankcje na Rosję nie są większe? No być może właśnie dlatego, że bardzo wiele rosyjskich pieniędzy jest zaparkowanych w Londynie, legalnie i nielegalnie, i no, jakby Anglia, Wielka Brytania nie chce się ich tak łatwo pozbyć. No, więc jakby w pierwszej kolejności, kiedy myślimy o sankcjach, powinniśmy pomyśleć o tym, moim zdaniem, w jaki sposób możemy przywrócić wolę polityczną działania po naszej stronie. Co zrobić, żebyśmy byli gotowi odpowiedzieć należycie na agresywne działania Rosji? Pierwszym krokiem jest odzyskanie tej zdolności po stronie Zachodu. Dlatego te sankcje, nawet jeśli nie będą służyć zmianie zachowania Rosji, bo być może bez takich działań strategiczno-militarnych to w ogóle nie jest możliwe. Choć nie ukrywam, że brakuje i uważam, że absolutnie powinniśmy przemyśleć takie działania, które będą również działaniami niemilitarnymi, ale ofensywnymi, takimi, które będą powodować, że Rosja zobaczy, że no przede wszystkim istnieje możliwość i ryzyko dla Putina zmiany reżimu u niego w Moskwie, na Kremlu, a nie w Kijowie. To znaczy, że działania, które on podejmuje, mogą grozić utratą władzy. To są w zasadzie to jest chyba jedyna groźba, której on realnie może się ulęknąć. Więc zarówno bardzo daleko idące wsparcie, do którego zresztą mam zresztą moralny obowiązek udzielić, daleko idące wsparcie opozycji zarówno w Rosji, jak i w krajach ościennych, które są krajami w kręgu oddziaływania rosyjskiego. Więc z jednej strony bardzo daleko idące wsparcie demokratyczne dla tych krajów, z drugiej strony tworzenie i daleko idące działania w sferze komunikacji, zarówno tej otwartej, medialnej, jak i takiej ukrytej, bardziej bazującej na social mediach, w samej Rosji. Jest bardzo wiele rzeczy, które można zrobić po to, żeby Rosjanie odcięci często od informacji albo manipulowani propagandą, żeby mogli docierać do prawdziwych informacji, a być może czasem trzeba tworzyć własną propagandę. Oczywiście w sposób nie do końca otwarty, ale nie można pozwolić, żeby tylko Rosja wszystkie karty miała tutaj w grze. No i ostatni aspekt to jest aspekt w jakimś sensie dotyczący idei, to znaczy na ile jesteśmy w stanie wzmocnić, odtworzyć więzi i pewną siłę przekonań Zachodu, która
była czynnikiem, odważę się powiedzieć, decydującym w starciu ze Związkiem Radzieckim i z komunizmem. To nie tylko gospodarka i upadek gospodarczy, chociaż to miało gigantyczne znaczenie ze czasów Gorbaczowa, ale także zwycięstwo ideologiczne Zachodu, pewnego stylu życia, ale także pewnego stylu myślenia było decydujące w zimnej wojnie. I dzisiaj widać, że podzielony, słaby, zajęty dyskusjami pomiędzy alt-rightem a cancel culture Zachód, w różnym stopniu oczywiście, ale jest niegotowy do tego, żeby odzyskać pewność siebie i być w stanie przekonywać innych do swoich wartości. A chyba z tej konfrontacji widzimy, że lepiej jest żyć nawet rozrywanym takimi dyskusjami w Zachodzie, nawet jeśli jest to Zachód tak peryferyjny jak Polska i z własnymi problemami, których nie możemy ukrywać, a że jednak lepiej jest żyć w takim świecie niż w świecie, który decyduje naga siła, propaganda i autorytarna wola jednego przywódcy. Także jest duża praca przed nami do wykonania, nie tylko na tym poziomie obronnym, czy na poziomie takim czysto politycznym, ale także na poziomie komunikacji, przecięcia skorumpowanych więzów i odtworzenia idei Zachodu, tak żebyśmy byli w stanie się po prostu obronić. To myślę, że to jest taki pierwszy warunek sine qua non. Musimy pomagać Ukrainie, ale musimy móc obronić się sami, musimy stworzyć warunki do tego, żeby skutecznie pomagać krajom, które są przez Rosję napadane. To tyle ode mnie na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Polecam nasze inne podcasty i komentarze. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.